Jan z niedowierzaniem obserwował cały spektakl, gdy powoli odpływał na kawałku drewna w mroźnych wodach Arktyki. Spojrzał na statek, na którym pracował i żył. Jego wielki dziób uniósł się pod samo niebo. Następnie statek pękł na pół, wydając z siebie dźwięk, który przypominał grzmot z nieba. Zdezorientowany wierzył, że on i tylko on zna mroczną prawdę o klęsce niezatapialnego Titanica. 5 dni wcześniej, gdy statek wyruszał w swoją dziewiczą podróż, Jan pracował wraz z kolegami w bunkrze węglowym, układając węgiel, który miał zasilić potężny piec Titanica. Udało im się zebrać więcej węgla niż Jan widział kiedykolwiek wcześniej na innym statku, ale to przecież był Titanic. Najwspanialszy statek, który kiedykolwiek pływał po morzach. Tam nie istniało takie pojęcie jak za dużo węgla. Gdy statek opuścił Belfast i zaczął zmierzać się w stronę Southampton, na dolnych pokładach dało się słyszeć głośny huk, który pozostał niezauważony. Piec szalał, a turbiny obracały się, pchając Titanica naprzód z dużą prędkością. Załoga cieszyła się, gdy statek płynął przed siebie, nie zdając sobie sprawy z niepokojącego odgłosu. Po przybyciu do Southampton, pośród setek innych pasażerów, na pokład wszedł Grzegorz. Po 13 latach na morzu miał ogromne doświadczenie, uwzględniając funkcję kwatermistrza na 6 statkach. Będąc na pokładzie najwspanialszego transatlantyku w historii, był gotowy na kolejne wyzwanie w swojej karierze. Grzegorz miał ogromne doświadczenie, zwłaszcza w zakresie pływania po Arktyce. Jego rola miała kluczowe znaczenie dla załogi. Pomagał jej zrozumieć wody otaczające biegun północny. Miał być głównym obserwatorem na zdradliwej trasie pełnej gór lodowych. Grzegorz miał pewne obawy dotyczące podróży. Orbita Ziemi była bardzo blisko Słońca i Księżyca, powodując wysokie przypływy. Przez to góry lodowe występowały częściej i znajdowały się na ścieżce Titanica podczas podróży do Nowego Jorku. Oceniając wieżyczkę obserwacyjną i sprawdzając dostępny sprzęt, Grzegorz nie znalazł lornetki. Zmartwił się tym, ale pozostali żeglarze się z niego śmiali. Jeśli zabraknie nam kostek do lodu, przebijemy się przez górę lodową, stwierdził jeden z nich. Grzegorzowi nie było jednak do śmiechu. Chcąc dowiedzieć się, dlaczego brakuje sprzętu dla tak ważnej funkcji na statku, Grzegorz nie dawał za wygraną. Niestety, oficer z kluczami do szafki zawierającej lornetki został usunięty z załogi dosłownie w ostatniej chwili. Grzegorz nie mógł uwierzyć, że pominięto coś tak ważnego. Mając na uwadze wielkość statku i liczbę pasażerów, jak również fakt, że trzeba było płynąć zdradliwym kursem, nie miało to żadnego sensu. Grzegorz nie chciał włamywać się do szafki, mając nadzieję, że koniec końców lornetka nie będzie mu potrzebna. Przecież gdyby na trasie miały wystąpić góry lodowe, kapitan otrzymałby odpowiednie powiadomienie o zagrożeniu. Grzegorz nie wiedział jednak, że odebrano ostrzeżenie informujące o nadchodzącym niebezpieczeństwie. Telegram nie miał jednak wymaganego prefiksu, przez co nie dotarł bezpośrednio do kapitana. Ostrzeżenie zostało więc pominięte. Jan i pozostali członkowie załogi na dolnych pokładach przygotowywali się do podróży. Mężczyzna zauważył gęste spaliny, które były zdecydowanie zbyt ciężkie, aby wydobyć się z pieca. Załoga przeszukała dolne pokłady i udało im się znaleźć źródło spalin. Była to podpalona kubka węgla w bunkrze węglowym. Nie wiadomo, kiedy zajęła się ogniem, ale pożar obejmował coraz to większe pokłady węgla, rosnąc z czasem. Ogień był niepokojący. Wszczęto alarm, informując o całej sprawie oficera. Ten ocenił szkody i potwierdził, że kapitan uznał całą sprawę za niegroźną, ponieważ uszkodzenia były niewielkie. Jan nie miał pewności co do tej oceny. Wiedział jednak, że w zamkniętej przestrzeni, w żelaznych przegrodach powstaje otoczenie przypominające piekarnik, w którym temperatura rośnie wraz z upływem czasu. Titanic płynął przed siebie, co nie miało sensu dla Jana. Przecież dopiero co opuścili Southampton. Był pewny, że zawrócą. Jan i reszta załogi otrzymali rozkaz, aby załadować do pieca podpalony węgiel i nie przestawać, aż pożar zostanie opanowany. Było to możliwe, ale bardzo trudne zadanie, które mogło potrwać całą podróż. Ciągłe podawanie węgla zapewniało szybkie tempo obracania się turbin, do którego nie był przygotowany Titanic. Był to luksusowy statek pasażerski, którego zadaniem nie było bicie rekordów prędkości. Jednak załoga była dumna nie tylko z faktu, że Titanic był niezatapialny, lecz również z tego, że był najszybszy. Jan wraz z załogą ładowali węgiel do pieca przez kilka dni.
Temperatura wewnątrz dziobu rosła z każdym dniem. W przegrodzie było tak gorąco, że szwy w żelaznych ścianach i nitach słabły. Dwa dni? Jeszcze tylko dwa dni. Śmiał się John, próbując podnieść na duchu swoich kompanów, gdy ci pracowali bez odpoczynku. Gdy jednak śmiali się, żartowali i wyczekiwali suchego lądu, nie mieli pojęcia, że nieustannie zbliżają się do kresu swojej podróży. Titanic szybko przemierzał spokojne wody. Grzegorz uważnie patrzył przed siebie z wieżyczki obserwacyjnej, ponieważ statek wpływał na teren gór lodowych. Niezależnie od tego, że do tej pory nie było ich widać, pojawić się mogło złudzenie fałszywego horyzontu, uniemożliwiając określenie prawdziwej odległości obiektów. Gdy statek z prądu zatokowego wpłynął do zimniejszego prądu labradorskiego, kolumny powietrza ochładzały się od spodu, tworząc zjawisko inwersji termicznej. Tak wysokie ciśnienie powietrza uniemożliwiało powstanie mgły, dając złudne poczucie dobrej widoczności, ale inwersja termiczna może tworzyć iluzje optyczne. Horyzont może być dalej i wyżej niż się wydaje, maskując obiekty znajdujące się przed nim. Taki sztuczny horyzont może z łatwością ukryć zbliżające się góry lodowe. Grzegorz znał zagrożenia spokojnych wód arktycznych. Wolał wzburzoną wodę. Fale ułatwiały wykrycie gór lodowych. Wyglądając z wieżyczki, spoglądał w kierunku mrocznej otchłani przed sobą. Nagle, około 1,5 kilometra od statku, szybko uwidoczniło się coś strasznego. Góra lodowa przed nami! Krzyknął Grzegorz do kolegi, który szybko zadzwonił na mostek, aby wydać rozkaz ostrego skrętu na sterburtę. Sternik odebrał połączenie. W tym chaotycznym momencie przekręcił ster w lewo, następnie zdał sobie sprawę z błędu i szybko przekręcił ster w przeciwnym kierunku. Statek zmierzał w kierunku góry lodowej, skręcając na bakburtę przy jednoczesnym obniżeniu prędkości. Mimo iż doszło do opóźnienia w obrocie steru, mogło to nie mieć znaczenia, zwłaszcza biorąc pod uwagę niewielką odległość od góry oraz wysoką prędkość statku. Gdy zbliżał się do góry lodowej, wydawać się mogło, że ją minie, ale ponad 87% góry znajdowało się pod wodą. Kiedy zbliżył się do jej boku, lód ukryty pod wodą uderzył w dziób po lewej stronie, przebijając kadłub i tworząc wyrwę o wielkości 1 m². Statek zadrżał, a wszyscy na pokładzie wiedzieli, że coś jest nie tak. Pośród zamieszania i strachu nie mieli pojęcia o uszkodzeniach. Gdy pasażerowie dochodzili do siebie, 6 z 16 przegród szybko wypełniało się wodą. Kadłub mógł znieść wypełnienie tylko 4 przegród, aby nie zatonąć. Czas uciekał, podczas gdy Titanic zaczął pogrążać się w wodzie. Osłabiona przegroda z nagrzanymi stalowymi filarami i nitami pękła pod wpływem ciśnienia i nagłej zmiany temperatury po zalaniu lodowatą wodą. Wydano rozkaz opuszczenia statku, przygotowano łodzie ratunkowe, a do pobliskich statków wysłano sygnał o pomoc. Operator radia nieustannie wzywał pobliski statek, który do niedawna miał stały kontakt z Titanikiem. W ciągu ostatnich kilku dni komunikacja z tym statkiem była nieprzerwana. Odbierano od niego ostrzeżenia do górach lodowych od momentu wypłynięcia z Southampton. Ostatni komunikat ostrzegawczy przyszedł zaledwie godzinę temu. Po jego odebraniu operator odparł kpiąco: dajcie spokój, zakładając, że ostrzeżenia o górach lodowych nie mają żadnego sensu. Po tej niefortunnej odpowiedzi statek wyłączył radio. Najbliższy okręt, który odpowiedział na wezwanie o pomoc, znajdował się 800 km dalej, zbyt daleko, by na czas udzielić wsparcia. Niezliczone błędy doprowadziły do zatonięcia Titanica, zarówno bezpośrednie, jak i te wynikające z czystej ignorancji. Natomiast najbardziej tragicznym błędem była liczba pasażerów – 2224 osoby. Łodzie ratunkowe mogły pomieścić 1170 osób, czyli zaledwie połowę pasażerów.